Minus 4 stopnie. No nie jest za ciekawie. Będzie dzisiaj zimno. Natomiast to jest też fajny myk, żeby zobaczyć, jak z łowieniem w takich warunkach. Pokażę Wam też moje rękawiczki, bo pytaliście się o rękawiczki. Jakie ja używam w takich no, mroźnych warunkach. No, używam takich dosyć ciekawych rękawiczek dla płetwonurków. Wejście 25, Jastrzębia Góra, zaczynamy. Nie wiem jak Wy, ale ja zawsze na początek staram się używać jakichś tanich blach, no i troszeczkę lżejszych, żeby troszeczkę też plecionka się rozprostowała. A w razie czego jak coś się urwie, to przynajmniej nie szkoda. Właśnie rozmawiałem z Marcinem. Marcin był od rana. No i jedna rybka spławiła mu się tuż pod nogami. Nie zdążył jej no, zauważyć, że do niego podpłynęła. To znowuż taki przykład na to, że często przerzucamy te ryby. One są naprawdę bardzo blisko. Ja dzisiaj zapomniałem podbieraka. No i chciałem się wrócić, ale sobie myślę, nie będziemy zapeszać. Pewnie jak nie wezmę podbieraka, to będzie ryba. Miejmy taką nadzieję. Okej. Tam mówi Lutek z Mieroszyna. Tam Rysiek z Władysławowa. Nie, Rysiek z klanu, nie. Też mi się tak kojarzy jakoś. Dobra, słuchajcie. No okej, ten kolega szedł wcześniej, był. Trotka mu się spławiła pod nogami, także coś tam się dzieje. Natomiast szału nie ma. Tak jak tutaj jesteśmy, zobaczcie jak przepięknie to wygląda. Nie ma ani jednego spławiania rybki widać. Naprawdę, no pod tym względem naprawdę jest beznadzieja. Co tam jeszcze? Mówiłem Wam o tych rękawiczkach. Są to rękawiczki z Decathlonu. 72 zł chyba dałem za nie, coś takiego. Około 70 zł. Są to rękawiczki do nurków, więc można śmiało rękę zanurzać w wodzie. Są tutaj o takie, można powiedzieć, tam jest jakaś taka guma, która dodatkowo przylega do ciała, więc spoko, jak zanurzymy tą rękawiczkę w wodzie, wyciągniemy, to tam się nic nam nie stanie, nic nam nie napłynie, więc są ogólnie ok. Dzisiaj temperatura na parkingu tutaj troszeczkę wyżej, ten parking jest, bo on jest tam, minus 4 stopnie, wiadomo, trochę w wodzie będzie cieplej. Jeżeli chodzi o zamarzanie przelotek, no to nie wygląda to jakoś tak ekstremalnie, no te tam dalsze, zobaczcie, troszeczkę więcej tego lodu jest. Ja zawsze łowię na plecionkę i nawet w takich warunkach łowię na plecionkę, no chyba, że jest minus 10. To wtedy faktycznie ta plecionka, no, nie wygląda za ciekawie po takim łowieniu, a tak prawdę mówiąc to jest do wrzucenia. I sobie tak łowimy. Myślę, że okoliczności przyrody są bardzo fajne. To wszystko wygląda w miarę spoko. Natomiast nie ma żadnych rybek, zobaczcie. Nie ma rybek. Ale to, że dzisiaj ich nie ma, to nie oznacza, że ich nie ma w ogóle, bo one się już pojawiły. Wiatr się zmienił, jest teraz taki północno-zachodni. I on tutaj troszeczkę tej wody takiej, powiedzmy to, bardziej rybnej napchał. I jest spoko. Naprawdę, pod tym względem jest naprawdę dobrze. Tak jak nie było nic, tak coś już ludzie zaczynają mieć, coś już zaczynają łapać. Lutek, a myślałem, że coś ściągnie. Nie, nie, coś mu się tam zaczepiło. No dobra, to mówimy dalej. O, rany, rany. To teraz długo już nie wytrzymasz z tą ręką. Na taką szarówkę to jakieś kolory konkretnie masz? Nie. Ja uważam, że aż takiego to znaczenia. Jak ma brać, to weźmy. Jak ona jest agresywna, to ona na przykład no, chyba nie analizuje, o, ten ma fajne kreseczki, albo ten nie ma kreseczki, albo coś takiego. Uważam, że jeżeli ona jest w tym czugu, tak, to... No ale tak mówię, wiesz, jak jest tak szaro-buro, to lepiej właśnie jakieś kolory jaskrawe bardziej, takie, żeby widać ją, nie? Ja w tym roku tylko ciągnąłem jedną i koniec. Ja jeszcze nie, ani jednej. Sylwestra złowiłem taką 47. Ale umówiłem się, że jak dorośnie, to... Ma wrócić. Ma wrócić. Jedną miałem przed świętami taką, 50. 51. Aha.
I to wszystko. To nie wesoło. No. Wiadomo, że nieraz jakiegoś strażaka tam puści, nie? No. Ale to dzisiaj faktycznie jest, słuchaj, taka glada. Nic nie widać, żeby coś się miało spławiać. Tak sobie to wygląda. Tym bardziej mówię, on tu stał, no już jak mówisz, 3 godziny. No ale widział, o. No mówi, że przypłynęła koło niego, mówi. Mówi, napieprzał cały czas daleko, a one były tutaj blisko, nie? Rękawiczki, słuchajcie, całkiem spoko. Rewelacja. Na tą chwilę ja nie znalazłem nic innego lepszego. Są ciepłe, do tego wszystkiego nieprzemakalne, więc no, luz. Nie ma problemu z tym, że coś tam nam się ręka zamoczy, czy fala chlapnie i nagle rękawiczka będzie taka mokra, że to nic nam nie będzie dawać. Natomiast jeżeli macie jakieś swoje doświadczenia w tym zakresie i macie jakieś swoje ulubione rękawiczki, które wam się sprawdzają właśnie w takich no, słabych warunkach, minusowa temperatura, gdzieś tam jeszcze bryzga nam woda, to napiszcie w komentarzu koniecznie. Będziemy na pewno sukcesywnie też wzbogacać ten mój ekwipunek o jakieś fajne rzeczy. Zresztą ja się cały czas uczę. Przyszedł jakiś łepek morsować. Nie, no spoko sprawa, natomiast tak w pojedynkę to raczej kiepsko chyba, nie? Ja wiem, że my tutaj jesteśmy, ale to chyba mróz idzie, bo to coraz mocniej zamarza. Wyłączyłem na żyłkę. O! Tak jednolicie kręcisz i to ci się sprawdza? A ja nieraz wolniej, nieraz tego, nieraz po czasu, należy, jak. Temperatura spada, zobaczcie. Pęciąka już wisi. A chyba powoli czas się zbierać. Okej, to by było na tyle. Dzisiaj ryby pokonały mnie kolejny raz. Tak piszecie, kiedy się pojawią ryby, no ale wiecie, jak to jest z trociami. Niektórzy z nas chodzą już 20 raz i nie mają troci. A ja mam jeszcze takie szczęście, albo nieszczęście, że nawet osoby, które koło mnie łowią, to też nie mają, bo bym wam pokazał oczywiście. No, Lutek już sobie poszedł. No, a Rysiek cały czas jeszcze walczy. Nie, też chyba będzie zwalczyć. No, także dzisiaj na zero. Natomiast rękawiczki się bardzo, ale to bardzo sprawdziły. Kolejny raz zresztą. Także jeżeli też borykacie się z tym problemem zimnych, przemoczonych rąk, to nie jest to głupi pomysł. Trzymajcie się, cześć!